czy Polacy dbają o zęby, czy też nie dbają o zęby, ale wydaje mi się, że duża część ludzi idzie do stomatologa właśnie wtedy, kiedy już coś boli, tak? A krzywe zęby, no to, to taki wymysł trochę celebrycki jest, żeby mieć te zęby proste, a takie przereklamowane. Każdy chce mieć dzisiaj proste zęby, kiedyś mieli krzywe Wiesz co, i był problem problem. chyba zaczyna się w tym momencie właśnie, w którym pacjenci leczą pożary, a nie przygotowują fundamenty pod budowę domu. Czyli pacjenta coś boli, idzie do lekarza, lekarz zajmuje się samymi najbardziej pilnymi sprawami i później pacjent do tego lekarza znowu przez dłuższy czas nie przychodzi. I rzeczywiście bardzo trzeba pilnować tego i pamiętać, żeby poświęcić taką wizytę ze swoim stomatologiem na rozplanowanie wszystkiego, na przejrzenie przez całą diagnostykę, jakie mamy problemy i tak naprawdę co musimy zrobić, nie żeby ciągle gasić pożary co roku, co półtora, tylko żeby raz wszystko wyleczyć i mieć spokój na ładnych parę lat i żeby wyprowadzić wszystkie dysfunkcje i mieć spokój na ładnych parę lat. Dlatego może to jest dobre, może to jest niedobre, natomiast nie przyjmujemy, chyba że jest to pacjent stricte bólowy, boli pacjent pacjenta ząb i mamy właśnie taki pożar, to wtedy rzeczywiście pacjenta przyjmujemy bez wstępnej konsultacji, ale oprócz tego na takie mniej pilne procedury nie przyjmujemy w ogóle pacjentów bez wcześniejszej konsultacji, ponieważ to zawsze się później odbija czkawką, bo pacjent myśli, że okej, okay, poszedłem do tej kliniki, zapłaciłem dużo pieniędzy za tego zęba i jest wszystko okej, okay, no ale musimy mieć plan leczenia i tak naprawdę pomysł na to, co będziemy robić z tym pacjentem, żeby wyzwolić go z tych problemów, które ma.